porządek mamy tak, zatwierdzenie protokołu nr 3 z 24. Drugi punkt, zatwierdzenie protokołu i wniosku pokontrolne z Zarządu Drugiej Gospodarki Komunalnej w Kołudzku. Pan kolega Adaszko Olesnego pan to przedstawił, protokół. Trzeci punkt, zaplanowany jest sposób pracy w komisji nad procedurą opiniowania budżetu za 2015 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rządowa, który na to zrozumie. Czwarty punkt, rozdzielenie do analizy tutorów pomiędzy członków komisji materiałów zawartych w wykazie niezbędnych do oceny budżetu za 2015. Ustalenie terminu następnych posiedzeń komisji i sprawy różne. W sprawach różnych powiem o tej rzekomo skardze się, czy tam petycji, co wpłynęła. Jak ja to roz... Zresztą weźmy go na tym dalszym. Tak, to w protokole wychodziłem. No to w protokole już mamy takie aspekty. To jest za takim porządkiem, protokół się nie zmieni. Dziękuję. Piszę pani, pani, podam coś? Jednogłośnie. Dobrze. A więc mamy zatwierdzenie, zatwierdzenie tego protokołu. Ja ten protokół odczytam państwu. Protokół nr 3 przełamany przez 2.16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kołudzku z dnia 22.04.2016 roku. Obecnie na posiedzenie według listy obecności. Proponujemy porządek posiedzenia, zatwierdzenie protokołu nr 2 z dnia 30.03. Opracowanie wykazu materiału niezbędnego do oceny budżetu był zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2.16. Sprawy różne. Otwarcie posiedzenia godzina 11. Punkt pierwszy. Członkowie Komisji Rewizyjnej zatwierdzili jednotliwość protokół nr 2. Mamy przez 2.16 z dnia 30.03.2016. Punkt drugi. Członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili wykaz zagadnień i materiałów do oceny budżetu za rok 2015 zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2016. Wykaz został zatwierdzony przez wszystkich członków komisji. Wykaz zamówiony pod protokołem, w tym im przekazałem materiał do komisji 6 maja 2016. Do piątku w internecie. Punkt trzeci. Skarga. Petycja z dnia 5.03. w sprawie zwolnienia z pracy instruktora do sprawy upowszechniania teatru MOK nie została podana pod głosowanie przez członków komisji, gdy przewodniczący komisji Adam Nowak powołał się na rozporządzie Rady Ministrów w sprawie organizacji i przyjmowania oraz podkowania skarg wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku, rozdział 3, rozpatrywanie skarg wniosków, paragraf 8, ustęp 1, skarg wniosków nie zawierające imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. To również petycji. Mówi się o tym artykuł 4 ustęp 2 punkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, ustaw z 2014 roku, pozycja 1195. Cytuję. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję z grupa podmiotów petycji nie należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów. To nie zostało dopełnione w tych trzech pismach, dlatego żeśmy tego wątpliwości nie rozpatrywali, bo po rozmowie z radcą prawnym podjęłem taką decyzję. I petycja nie wyczerpuje zapisów wyżej wymienionych w artykule 4 ustawy, przez co została bez rozpatrzenia. Następny punkt posiedzenia komisji ustalono na 9.05.2016, godzina 8.30. Ten protokół zakończony. Proszę bardzo, są jakieś uwagi? Nie, na zasadniczo nie. Odpowiedzialny wziął pan na siebie i słusznie, i ja tu nie może to zgodnie ze stanem faktycznym. Tak, tak. Proszę o zatwierdzenie protokołu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję, proszę bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Zatwierdzenie protokołu wniosku pokontrolnego za sprawę przewodnictwa i dalej gospodarki komunalnej w Kołudzku. Przewodniczący, proszę panie Aleksandrze. Tak, szanowni państwo, to trwa dość długo. Ja wam, że musimy przez to przebywać. Więc wchodząc z takim czasem, przechodzę do rzeczy. To się nagrywa, wszystko to chodzi. Te kamery.
Widzę, że tak. Tak. A operator drzwi klucz? Gdzieś wyszedł. On jest też na jedynce, jak będzie pan się wypowiadał. Panie Adamie, to proszę patrzeć w tamtym kierunku. Tak, tak, tak. No, przechodzimy do rzeczy. Wpisałem datę dzisiejszą, powód dnia 9.5.2016 roku. Protokół kontroli Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Chłopucku, ulica 11 listopada 81, 40, kod 42, myślnik 100 Chłopuck. Dane identyfikacyjne kontroli. Tytuł kontroli. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na publicznych drogach gminnych poprzez właściwe ich utrzymanie oraz zachowanie porządku i czystości. Punkt pierwszy. Stan zarządzanej sieci dróg gminnych, planowanie i wydatkowanie na zadania związane z utrzymaniem dróg. Punkt drugi. Prowadzenie ewidencji dróg i sporządzania informacji ich dotyczących. Punkt trzeci. Prowadzenie kontroli okresowych dróg i obiektów mostowych oraz kwalifikacje osób je przeprowadzających. Dalej. Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2016 roku, zatwierdzonym przez Radę Miejską w Chłopucku, kontrolę przeprowadził zespół specjalistyczno-kontrolny zwany dalej zespołem. Tutaj małe wtrącenie. To jest terminologia czerpana od razu ze statutu. W nowym statucie będzie zespół kontrolny, a tutaj specjalistyczno-kontrolny. Tam, to w nowym statucie. Tak, tak, ale już sygnalizuję od razu. Zwany dalej zespołem. Także w tym piśmie nie będziemy używać pełnej nazwy. Skład personalny zespołu. Przewodniczący Aleksander Tokarz, Radny Rady Miejskiej w Chłopucku. Upoważnienie do kontroli numer 1, łamane przez 2016, z dnia 11 lutego 2016. Członek. Pan Adam Nowak, Radny Rady Miejskiej. Upoważnienie do kontroli numer 2, łamane przez 2016. Również z tą samą datą, co poprzednio. Osoba trzecia to jest członek, pan Witold Dominik, Radny Rady Miejskiej, upoważnienie do kontroli numer 3, łamany przez 2016. Również data wystawienia upoważnienia 11.02.2016 roku. Kierownik jednostki kontrolowanej, pan Krzysztof Hamarowski, dyrektor Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Chłopucku. Dowód akta kontroli załącznik numer 1. Terminy dokonanych czynności kontrolnych. Czynności kontrolne przeprowadzono w 6 etapach, a mianowicie etap pierwszy. Posiedzenie zespołu kontrolnego w siedzibie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w dniu 19 lutego 2016 roku. Etap drugi. Przegląd dróg w dniu 23 lutego. Dowód akta kontroli załącznik nr 29. Etap trzeci. Przegląd dróg w dniu 21 marca 2016 roku. Dowód akta kontroli załącznik nr 30. Etap czwarty. Posiedzenie zespołu kontrolnego w siedzibie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w dniu 31 marca 2016 roku. Etap piąty. Przegląd dróg w dniu 12 kwietnia 2016 roku. Dowód akta kontroli załącznik nr 31. Etap szósty. Posiedzenie zespołu kontrolującego w siedzibie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w dniu 29 kwietnia 2016 roku. Przechodzimy do naszej treści. Przewodniczący zespołu Aleksander Tokarz na wstępie oświadczył, że członkowie zespołu kontrolnego mają obowiązek stosowania się do zakresu kontroli zgodnie z dyspozycją Rady Miejskiej. Następnie poprosił dyrektora pana Krzysztofa Hamarowskiego o omówienie metodyki zarządzania i nadzorowania kierowaną przez niego jednostką w kontekście tematu kontroli. Dyrektor wyjaśnił, iż metodyka zarządzania i nadzorowania jednostką określona została w statucie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Chłopucku. Wprowadzonym uchwałą nr 406 łamane przez 42 łamane przez 2014 Rady Miejskiej w Chłopucku z dnia 25 marca 2014 roku. Rozdział 6. Kontrola i nadzór. Zgodnie z wyżej wymienionym rozdziałem 6 statutu, dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu, zaś nadzór nad Zarządem Dróg i Gospodarki Komunalnej w Chłopucku i ocenę pracy dyrektora dokonuje burmistrz Chłopucka. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem gminy sprawuje skarbnik gminy. Zarządzenie numer 4 łamane przez FK łamane przez 2010 dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Chłopucku z dnia 15.09.2010 roku w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej
w Zarządzie Drugiej Gospodarki Komunalnej w Pobudzku określa zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Zarządzie Drugiej Gospodarki Komunalnej w Kobucku. Zarządzenie nr 5, łamane przez FK, łamane przez 2010 dyrektora Zarządu Drugiej Gospodarki Komunalnej w Kobucku z dnia 15.09 w sprawie ustalenia regulaminu kontroli Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kobucku. Wprowadza i określa procedury oraz system kontroli zarządczej w jednostce. Zgodnie z powyższym kontrolę zarządczącą, ale to się ciężkie słowa, sprawowaną przez dyrektora jednostki stanowią kontrole instytucjonalne RIO i NIK oraz działania kontrolne na zlecenie organu wykonawczego samorządu gminy, audyt wewnętrzny, kontrola finansowa sprawowana przez głównego kierownika jednostki, kontrola funkcjonalna, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna sprawowana przez urzędników, m.in. główny księgowy, sama kontrola. Książka kontroli prowadzonych przez zewnętrzne uprawnione do tego instytucje kontrolne prowadzona jest przez pracownika sekretariatu i pozostaje do oglądu na każde żądanie osób upoważnionych do dokonania kontroli. Sporo tego. Dyrektor Zarządu Dróg w Kobucku przeprowadza kontrolę zarządczą w trybie roboczym i protokolarnym dla wszystkich wydziałów zgodnie z planem kontroli określonym na dany rok i przedkładanym burmistrzowi Kobucka wraz z oświadczeniem o stanie kontroli, protokołami z wykonania wybranych zadań oraz sprawozdaniem z kontroli zarządczej za poprzedni rok, przekazywanymi do końca stycznia każdego roku. Członkowie zespołu poprosili o wykładnię pojęć zwanych z tematem kontroli, np. droga publiczna, dziennik objazdu dróg, organizacja ruchu, projekt organizacji ruchu, przebudowa drogi, remont drogi, utrzymanie drogi, zarządca drogi. Ocena możliwości zaliczania do kategorii dróg gminnych nieruchomości gminnej. I teraz jest wykaz stosowanych skrótów i pojęć. Życzycie sobie Państwo, bym czytał tą wykładnię tych pojęć. Jak, no trochę ich jest tutaj. Jak sobie chcecie Państwo? Trudno. Co ma to książka? Nie, co? Pierwszy tom. Czytać troszkę? Niekoniecznie. Muszę tak, to są definicje drogi publicznej, dziennik objazdu dróg, organizacji ruchu, projekt organizacji ruchu, przebudowa drogi, remont drogi. Pan ma pana dwóch stronach, ale panie Aleksandrze, myślałem, że pan sobie zapomniał, bo pan był drugi stron. Tak, oczywiście. Utrzymanie drogi, zarządca drogi, definicja remontu odtworzeniowego, remont. No trochę jest tego tutaj, proszę państwa. Trochę jest tego. Decyzja należy do was. Czytać? Czy, bo to jest tak do wglądu. Ale pan zapomniał przy historii, że... A nie. Dobrze, przepraszam. Nie zapomniałem. Specjalnie numerowałem też. No dobrze. Czyli co, nie czytać tych definicji, prawda? One są do wglądu. To są w dzienniku. Tak. Oczywiście, dobrze. Remont tutaj jest zapomniany, to też nie. Zaliczanie lokatorów gminy. Dobrze, zatem przechodzimy do punktu pierwszego. Stan zarządzanej sieci dróg gminnych, planowanie i wydatkowanie na zadania związane z utrzymaniem dróg. Dyrektor przedstawił kserokopię zapotrzebowania finansowego zarządu dróg i gospodarki komunalnej w Kobucku na rok 2013, 2014, 2015. Dowód akta kontroli załącznik nr 11. Komisja rewizyjna skupiła się głównie na analizie finansowej roku 2015, gdyż w pełni obrazuje on aktualne zadania i zapotrzebowania jednostki. W roku 2014 nastąpiła zmiana statutu, w której do Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kobucku zostało przekierowanych wiele zadań będących wcześniej w kompetencji Urzędu Miejskiego w Kobucku. W skład tych zadań wchodzą. Punkt pierwszy. Prowadzenie spraw z zakresu opracowywania planów rozwoju sieci drogowej. Punkt drugi. Współpraca z jednostkami zarządzającymi drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w zakresie rozbudowy, modernizacji, remontów i utrzymania infrastruktury drogowej. Punkt trzeci. Koordynacja działań w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju. Punkt czwarty. Współdziałanie przy zwalczaniu klęsk żywiołowych w zakresie drogownictwa. Punkt piąty.
przygotowywanie projektów uchwał o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu przebiegu istniejących dróg gminnych. Bardzo ważne zadanie. Punkt szósty. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg gminnych. Kolejny ważny punkt. Siódmy. Wydawanie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych. To są opinie. Punkt ósmy. Koordynacja robót w pasie drogowym. Punkt dziewiąty. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Punkt dziesiąty. Prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Punkt jedenasty. Uzgadnianie projektów budowlanych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przed wydaniem pozwolenia na budowę. Punkt 12. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Punkt 13. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nich obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 14. Wydawanie warunków, opiniowanie i wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg gminnych. Punkt 15. Kontrola w terenie zgodności zajęcia pasa drogowego i wykonanie zjazdu z wydanymi zezwoleniami oraz naliczanie kar pieniężnych w przypadku wystąpienia niezgodności. 16. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Punkt 17. Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu. Punkt 18. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Punkt 19. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych. Punkt 20. Prowadzenie książek dróg i obiektów mostowych. Punkt 21. Sporządzanie informacji o drogach gminnych i przekazywanie ich generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad. Punkt 22. Uczestniczenie w okresowych kontrolach stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Punkt 23. Prowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. Punkt 24. Wydawanie warunków na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych po kanalizacji deszczowej. Punkt 25. Opiniowanie i uzgadnianie projektu w zakresie budowy lub przebudowy przyłączeń sieci kanalizacji deszczowych. Punkt 26. Zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za ich udostępnianie. Punkt 27. Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej. Punkt 28. Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt 29. Rozliczanie operatów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kłobuck. Punkt 30. Wydawanie zgody i określenie warunków na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kłobuck. Napiję się odrobinkę herbaty. Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej Kłobucku przedstawił ustne oraz pisemne potrzeby finansowe Wydziału do spraw utrzymania dróg i zadań komunalnych na rok 2015. Jest to 10 195 445 zł 22 grosze. Do tego jest 6 załączników w żółtym segregatorze. Są tam utrzymanie dróg gminnych, te kwoty, o których mówię, to tak. Utrzymanie dróg gminnych 7 187 245 zł 22 grosze. Utrzymanie czystości 150 tysięcy. Utrzymanie zieleni 477 tysięcy. Ochrona zwierząt 199 tysięcy. Zakup sprzętu 1
952 200 zł. Koszty remontowo-budowlane Wydziału do spraw DNZK, czyli utrzymania drogowego, 230 000 zł. Dodatkowo poinformowano, że zakres prac tego wydziału obejmuje, to jest 12 punktów. Punkt pierwszy, bieżące utrzymanie dróg gminy w połącznej ich długości wynoszącej 123 km, 898 m. W tym drogi o nawierzchni asfaltowej 62 km, 132 m. Drogi o nawierzchni z kostki bitumicznej 2 km, 377 m. Drogi o nawierzchni tłuczniowej 1 km 394 m. Drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem 45 km 7 m. Drogi o nawierzchni gruntowej 12 km 988 m. Punkt drugi. Czyli dalej mówimy o zakresie prac tego wydziału. Konserwacja i utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich. Mosty, przepusty, schody, kładki i tym podobne. Punkt trzeci. Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych oraz wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na tych drogach. Punkt czwarty. Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych, parkach i zadrzewieniach oraz na terenach komunalnych. Punkt piąty. Utrzymanie placów zabaw dla dzieci, w tym konserwacja i remonty urządzeń zabawowych. Punkt szósty. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy. Punkt siódmy. Transport zbiorowy osób. Punkt ósmy. Utrzymanie wiatr przystankowych. Dziewiąty. Opieka nad zwierzętami. Dziesiąty. Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jedenasty. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, mostów, kładek, chodników i tym podobne. Punkt dwunasty. Ostatni. Inne prace zlecone przez Urząd Miejski w Kłobucku. W planie budżetu Urzędu Miejskiego w Kłobucku na 2015 rok na Wydział do spraw utrzymania dróg i zadań komunalnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej zostało przekazane 2 990 857 zł 62 grosze. Po analizie zapotrzebowania finansowego oraz faktycznie otrzymanych środków pieniężnych w Wydziale do spraw utrzymania dróg i zadań komunalnych na rok 2015 komisja rewizyjna ustaliła, iż został on sfinansowany, to trzeba zapamiętać, w wysokości 29% i 34%, niecałe 30%, 29,34%. I teraz tak, na żądanie przewodniczącego zespołu Aleksandra Tokarza udostępniono i poddano analizie następujące protokoły. Punkt pierwszy, protokoły z przeglądów okresowych rozszerzonych, pięcioletnich, stanu technicznego dróg gminnych, to jest ulicy 9 Maja w Kłobucku i ulicy Baczyńskiego w Kłobucku. Dowód akta kontroli załącznik nr 2425. Punkt drugi. Tak, jesteśmy w temacie żądania udostępnienia protokołów. Punkt drugi. Protokoły rocznych przeglądów okresowych stanu technicznego dróg gminnych, to jest ulicy 9 Maja w Kłobucku i ulicy Baczyńskiego w Kłobucku. Dowód akta kontroli załącznik nr 2627. Ile się tu zatrzymam, tylko słownego komentarza, czemu zarządzali, czemu to sprawdzaliśmy, prawda? Komisja. Trzeba było mieć materiał porównawczy. Dokonane remonty chodników ulicy, na ulicy 9 Maja i niedokonanych remontów na ulicy 9 Baczyńskiego. Bardzo dokładnie tak, dokładnie tak. Po to były pobrane i żądane te protokoły. Przechodzimy teraz do punktu drugiego. Prowadzenie ewidencji dróg i sporządzania informacji ich dotyczących. Do Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku wraz ze zmianą statutu w marcu 2015 roku została przekazana ewidencja dróg gminnych. W skład ewidencji wchodzi 210 książek drogowych oraz 13 książek obiektów mostowych w wersji papierowej oraz program EbiMax 3,1. Wspomagający prawidłowe prowadzenie powyższej ewidencji dróg gminnych. Przywołanie przepisu prawnego i pytanie ze strony zespołu. Pytanie z naszej strony, prawda?
Do zarządcy drogi zgodnie z artykułem 20 ustawy o drogach publicznych należy m.in. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg, utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. Jak wyżej wymienione zadania są realizowane w zarządzie drugich gospodarki komunalnej w Pobudzku? Wyjaśnienia dyrektora. Zarząd dróg i gospodarki komunalnej w Pobudzku prowadzi zadania w zakresie utrzymania dróg, którego definicję znajdujemy w przepisie artykułu 4 punkt 10 wspomnianej ustawy. Oznacza to wykonanie robót remontowych przywracających jej pierwotny stan oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Z tego punktu widzenia zarządca drogi odpowiada nie tylko za aby nawierzchni nie było dziur uniemożliwiających jazdę i doprowadzających do szkód w samochodach, ale także zobligowany jest do tego, aby dbać o stan drogi w szerokim ujęciu tej kwestii. Droga musi być bezpieczna dla użytkowników, niezależnie od ilości pracowników, warunków środowiskowych i pogodowych. Zarządca drogi, uwzględniając właśnie te czynniki, powinien podejmować takie działania, aby wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie doprowadzało do obniżenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Tyle pan dyrektor w tym temacie. Przechodzimy do trzeciego punktu kontroli. Prowadzenie kontroli okresowych dróg i obiektów mostowych oraz kwalifikacje osób je przeprowadzających. W ramach prowadzenia ewidencji dróg gminnych jednostka zobowiązana jest do przeprowadzenia okresowej kontroli dróg oraz obiektów mostowych. W dokumentacji przedstawionej kontrolującym wynika, iż w roku 2013, gdy ewidencja dróg była jeszcze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Pobudzku, został przeprowadzony przegląd 5-letnich obiektów. Następnie w latach 2014-2015 w trybie zapytania cenowego została wyłoniona firma, która przeprowadziła kontrolę okresowe dróg oraz obiektów mostowych przez osoby, to jest bardzo istotne, posiadające odpowiednie do tego kwalifikacje i uprawnienia. W zarządzie dróg nie ma takiej osoby. Dlatego firma zewnętrzna musi być angażowana. Kontynuuję. Jednocześnie w ciągu roku prowadzone były objazdy dróg przez pracowników jednostki. Dzięki tym objazdom na bieżąco usuwano powstałe na drogach nieprawidłowości. Koszty i niedogodności związane z wyłanianiem zewnętrznej firmy do przeprowadzenia przeglądu oraz innych czynności drogowych prowadzą do wniosku, że brakuje pracownika z odpowiednimi uprawnieniami. Myśmy pytali jako komisja dyrektora o pewną kalkulację. Czy najpierw by się właśnie opłaciło zatrudnić człowieka z tymi uprawnieniami? Dyrektor stwierdził, a musimy mu wierzyć, że tak, to byłoby opłacalne. Więc panie tak, jest starpliwie kontroluje panie radny. Dobrze. W ramach kontroli działalności jednostki przeprowadzone zostały 3 objazdowe przeglądy dróg gminnych, w trakcie których radni kontrolujący mogli ocenić rzeczywisty stan dróg podlegający zarządowi dróg i gospodarki komunalnej. Zespół zwrócił się do dyrektora jednostki o dodatkowe informacje dotyczące gospodarowania pasem drogowym i przeciwdziałania niszczeniu dróg przez użytkowników. Odpowiedź dyrektora. W kwestii gospodarowania pasem drogowym legalna i rzetelna była działalność zarządu dróg i gospodarki komunalnej w Pobudzku w zakresie gospodarowania pasem drogowym. Zarządca w 2015 roku wydał 87 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi. W drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami artykułu 40 ustawy o drogach publicznych. W decyzjach tych określane były m.in. czas zajęcia pasa, należne kwoty opłat i warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniej użyteczności. Przekazanie i odbiór pasa drogowego odbyło się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, których m.in. określono warunki i skutki użytkowania oraz obowiązek wykonania przez zajmującego niezbędnych robót odtworzeniowych i okres gwarancji. W kwestii drugiej. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników. Drogi niższej kategorii, tak zwane gminne, są przede wszystkim niszczone na skutek przejazdu pojazdów przeciążonych. Głównie z powodu objazdów przez te pojazdy dróg wyższej kategorii, na przykład krajowe, wojewódzkie, powiatowe. Przedwczesne niszczenie dróg gminnych wynika z faktu,
że najczęściej charakteryzują się one niedostateczną nośnością mostów, nienormatywnymi łukami oraz spadkami podłużnymi. Oprócz utrudnień w ruchu drogowym dla pozostałych użytkowników dróg, przejazdy pojazdów przeciążonych przyczyniają się do przyspieszonego zużycia dróg. Między nimi kolejny, prawda, robią. W niektórych miejscowościach zarządy dróg powiatowych i gminy występowały do zarządów dróg krajowych i wojewódzkich o budowę parkingów i miejsc do ważenia pojazdów zlokalizowanych w pobliżu miast. Skontrolowany zarząd dróg może skorzystać z artykułu 129 punkt D ustawy o prawo o ruchu drogowym, to jest przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego w zakresie przeciwdziałania niszczeniu lub uszkadzaniu dróg w obecności funkcjonariusza policji lub inspektorów transportu drogowego. Podstawową przyczyną braku wspólnych kontroli były braki kadrowe w zarządzie dróg i gospodarki komunalnej oraz priorytet wykonywania innych czynności i zadań. Pytanie ze strony zespołu, z naszej strony. Czy mieszkańcy zwracają się do właściciela lub zarządcy dróg o odszkodowania za na przykład nadmierne pozostałości w czasie prowadzenia akcji zima, zalegający śnieg czy inne odpady? Dobrze. Odpowiedź dyrektora oraz wykładnia postępowania w tej kwestii. Nie było takich wniosków. Teraz ta wykładnia. Użytkownicy dróg publicznych mogą wystąpić do właściciela lub zarządcy drogi z roszczeniami, wskazując, iż odpowiedni organ w sposób niewystarczający wypełnił zadania w zakresie utrzymania drogi. Podstawą prawną wysuwania roszczeń odszkodowawczych są powyższe przepisy ustawy o drogach publicznych, a w odniesieniu do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dodatkowo ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W tej właśnie ustawie na gminy nałożono obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie. Między innymi poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów, terenów otwartych, przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych schodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych na urządzeniach ustawionych do tego celu na chodniku. Przy drogach gminnych składających się z dwóch chodników i jezdni, chodniki sprzątają właściciele nieruchomości graniczących bezpośrednio z drogą, a za stan jezdni, w tym również za jej odpowiednie uprzątnięcie, odpowiada gmina. No i teraz przechodzimy właściwie do meritum tej kontroli, do istoty, do tej esencji. Ustalenia. Z czynności kontrolnych w terenie i siedzibie zarządu dróg i gospodarki komunalnej wynika, że stan dróg gminnych jest przeważnie ostrzegawczy, zły i bardzo zły. Zespół kontrolny ustalił ponad wszelką możliwość, że doszło do naruszenia zasad gospodarności polegających na zleceniu i sfinansowaniu remontów chodników na ulicy 9 Maja, mimo że ich stan był dobry, co poświadczają dowody. Akta kontroli załącznik 24-27. Ja Państwu za moment pokażę to. Po analizie wybranych losowo książek ewidencji dróg, kontrolujący stwierdzili, że są prowadzone rzetelnie i zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Z przeglądów okresowych mostów wynika, że są one w bardzo złym stanie technicznym. Wyjaśnienia i analiza dokumentacji księgowej, zapotrzebowania finansowego jednostki oraz środków przekazanych z budżetu gminy wykazała, że naprawy i remonty mostów gminnych od wielu lat nie są finansowane. Pozwoliłem sobie tutaj sporządzić wnioski pokontrolne, które też wynikają po części z naszych dyskusji na posiedzeniach, prawda, komisji. Wnioski pokontrolne. Po analizie przedstawionych dokumentów i wysłuchaniu ustnych wyjaśnień związanych z działalnością kontrolowanej jednostki oraz stanem faktycznym dróg gminnych gminy Kłobuck, jaki został zaobserwowany w czasie przeglądu prowadzonych w trakcie kontroli, zespół kontrolujący sformułował następujące wnioski do realizacji. Punkt pierwszy. Zwiększyć finansowanie jednostki na statutowe zadania realizowane przez Wydział do spraw utrzymania dróg i zadań komunalnych z poziomu 29% i 34% do wysokości co najmniej 50% w roku 2017.
oraz kontynuować dofinansowanie w kolejnych latach 10% progresją i stopniowym wzrostem, aż do racjonalnego, pełnego pokrycia zapotrzebowania finansowego. Musimy sobie zapamiętać, że w tym momencie zarząd zaspokaja sobie potrzeby w wysokości no, prawie 30%. Punkt drugi. Utworzyć w bieżącym roku plan działania w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych po drogi gminne lub ewentualnego nieujawnionego w księgach wieczystych prawa własności. W trakcie kontroli nabyliśmy wiedzę, że stan prawny jest nieuregulowany. Często drogi są poprzesuwane i idą tam, gdzie mamy teren, prawda, gminny. To trzeba czasami bywa, że nieruchomość jest we władaniu Skarbu Państwa. No, to są rzeczy, które trzeba unormować, uregulować. Którą realizować bez Skarbu Państwa. Tak. I tutaj właśnie taka też sugestia, że musimy zwrócić uwagę, jak będziemy głosować jakieś projekty uchwał dotyczące dróg, muszą nam pokazać tytuł do dysponowania nieruchomościami po drogę. To, bo my to pomijam, ja sam to pomijam na sesjach, prawda, przy procedowaniu projektów uchwał, przy głosowaniu. No, my powinniśmy mieć tą wiedzę. Bardziej, że kosztorysy inwestorskie, które są wykonywane na potrzeby realizacji dróg, regulują regulacji stanu prawnego. Tak zwana specustawa, która umożliwia budowanie drogi gminnej na terenie niebędącym własnością gminy, to można to zrobić, prawda? Na zasadzie specustawy regulacja robi się jakby w trakcie realizacji inwestycji. Natomiast no, wtedy my tej informacji nie mamy na temat kosztów regulacji stanu prawnego. To chodzi między innymi właśnie o zmianę tego statusu drogi własności gminnej na ale też mamy mnóstwo wykupów po drodze, prawda? Jak robimy taką drogę. Tak, niemniej my musimy jako radni mieć świadomość, co głosujemy i mieć wiedzę w tym temacie. Punkt drugi właśnie to dotyczył właśnie sprawy uregulowania stanu prawnego nieruchomości te drogi, tak? Punkt trzeci. Uzyskać opinię prawną w sprawie możliwości przekwalifikowania gminnych dróg publicznych na drogi wewnętrzne dojazdowe. Czyli chodzi o odwrócenie tego procesu. Mamy mnóstwo dróg polnych, które mają status drogi gminnej. Tak. To jest szkodliwe, bo nie pozwala na prawidłowe inwestowanie tam, prawda? Bo trzeba trzymać się parametrów drogi gminnej, prawda? Nie sposób eksperymentu. To są ogromne koszty i można by było realizować, robić te nakładki jako na drogach wewnętrznych, dojazdowych. Niekoniecznie spełniające normy dotyczące dróg gminnych, prawda? Bo oczywiście, to tańsze, a skuteczne. No właśnie, to jest ta kwestia. Jesteśmy no proszę bardzo, przecież to nic nie przeszkadza, żeby chwilę podyskutować. Musimy podyskutować nad tym punktem. No. Ja nie wiem, czy nie wyszczególnić tych ulic takich właśnie, bo wszystkich ulic gminnych nie możemy wrzucić do jednego worka, ja tak uważam. Tylko te najgorsze, o najgorszym stanie technicznym, jakbyśmy to nazwali. A to zaraz będzie o tym mowa. Jasne. Tak, jest tu pewna kwestia, też się na tym pochyliliśmy. No ale to przejdę dalej wobec tego. Punkt czwarty. Przedstawić, to jest nasz wniosek, prawda? Punkt czwarty. Przedstawić informację w sprawie remontu chodnika na ulicy 9 Maja w zakresie odpowiedzialności personalnej za decyzję o remontu, bo ktoś podjął tę decyzję i uzasadnienie tej decyzji. To jest punkt czwarty. Punkt piąty. Opracować zasady decydujące o kolejności przebudowy czy remontów poszczególnych ulic i chodników, uwzględniając obowiązkowo m.in. dane z przeglądów podstawowych stanu technicznego dróg gminnych. Nie może być tak, proszę Państwa, że płacimy firmie zewnętrznej za ocenę tych dróg. Ona jest przedstawiona w tych książkach, prawda, dróg. I tam jest ta ocena. Moim zdaniem punktacja troszkę zaniżona, ale nie, załóżmy, że jest prawidłowa. Nie może być tak, że ulica Baczyńskiego według oceny zewnętrznej, prawda, kwalifikuje się te chodniki na przykład do naprawy, a ulica 9 Maja nie ma, jest uznana za, chodniki są uznane za dobre. Nie może tak być. Nie może tak być. To jest dla mnie osobiście jest to naruszenie
pewnej rzetelności, no to jest niegospodarne. Tam, gdzie firma zewnętrzna wykazuje, że oni są w porządku, to się je remontuje, a tam, gdzie są nie w porządku... Było bardzo dobre, mimo to zrobiono go na nowo ten chodnik. Na dziewiątego. Nie tylko, ja tylko, nie tylko. To jest ta krakutka z takimi pawilonami handlowymi między Gorzyką i Ośrodka Zdrowia. Także ja powtórzę, to jest dla mnie bardzo istotne, bo tu nie polityka ma odgrywać rolę przy kolejności. Słyszycie Państwo? Tak. Przepraszam, tu nie polityka ma odgrywać wiodącą rolę przy kolejności, ochronie kolejności remontów, ale rzeczywiste potrzeby. I te rzeczywiste potrzeby są uchwytne w tych protokołach z kontroli stanu dróg. One są uchwytne, a są pomijane. To po co te kontrole? Po co my wydatkujemy? No. Dobrze, przejdziemy dalej. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo ważne, moim zdaniem, bardzo ważne. Chyba od przechodniej do... Pani radna. No, chciałbym jednak kontynuować. Punkt piąty, jeszcze raz go powtórzę, to jest niezmiernie ważne. Opracować zasady decydujące kolejności przebudowy czy remontów poszczególnych ulic i chodników, uwzględniając obowiązkowo między innymi dane z przeglądów podstawowych stanu technicznego dróg gminnych. Punkt szósty. Uzupełnić braki kadrowe, między innymi poprzez zatrudnienie na pewne etaty. Kierownika z uprawnieniami drogowymi, jeden etat. Pracownika biurowego, jeden etat. Pracowników fizycznych, 12 etatów. I to wszystko. Ja wiem, że to jest masa materiału, że to ciężko uchwycić na poszczególne momenty, no ale jeżeli jakieś pytania, to wrócimy, będziemy dyskutować. Najważniejsze są, tak jak mówię, te wnioski. Te wnioski pokontrolne. Miałem Państwu pokazać, chętnie to uczynię, te protokoły. A czy Panowie byli w jakiejś kontroli mostu? Mieliśmy wizję lokalne, ale to masę materiału... To... Ale bez żadnych tam... Fachowców, bez. Bez. W obecności dyrektora. No bo on nam komentował to wszystko. No. Dyrektor ma taką wiedzę, że... Rzeczywiście ma obszerną wiedzę. To jest odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Mam tutaj, ja je pozwolę sobie, żeby lepiej było teraz. Wszystko znana pamięć, gdzie czyje, co jak kto. No. Czy droga gdzieś... I tak, najpierw wszystkim, proszę Państwa, ja to odczytam, teraz Wam dopuszczę, 9 maja będą dwa protokoły, są tutaj dwa protokoły, pięcioletni i roczny. Tak, przeglądu pięcioletniego i rocznego. I teraz tak. Ten chodzi było na połowie mniej więcej. No ale po prostu... Przechodnik do Rumna, ten odcinek bliżej przechodu środka. Chodnik lewy bez kazem, chodnik prawy bez kazem. Bez. Takie książki, że ulica na swoją książkę. Ma. Tak. Są obecne przeglądy roczne. I pięcioletnie takie bardziej I teraz tak. W rocznych jest to samo. Chodnik lewy, a 9 maja chodnik prawy bez skazy. Dobrze, to mamy 9 maja. Czyli nie ma skazy. Nie ma skazy. Jest to dowód, że nie trzeba było ich robić. Przed oknem przewodniczącym. To nie można powiedzieć tak, szanowni Państwo, że już kostka się sypie i tak dalej. Bo góry byś tak powiedział. Tak może być, nie jest fachowcem. Od tego jest właśnie fachowcy, którzy określają stan techniczny. Teraz Baczyńskiego, dla porównania, akurat tam mieszkam, było miła. Nie wszystko dało się. No. Ale ta sytuacja się powtarza, oczywiście się powtarza. Jak najbardziej. Teraz będziemy Baczyńskiego. Chodnik lewy. No jakieś tam części na prawo uszkodzonych klawiatur chodnika. Jest wskazanie do realizacji. Chodnik prawy. Również jakaś tam cząstka jest do naprawy. To jest z przeglądu pięcioletniego. Z rocznego, przeglądu rocznego. Chodnik lewy, chodnik prawy. Również jest analizowana tu częściowa naprawa uszkodzonych fragmentów chodnika. Dwukrotnie. Także to są... Nie, to rusza tej strony.
Rządnicy pomyli. Nie jechać w prawa, to jechali w lewo. To o czym mówiliśmy, że przeznaczyliśmy 200 tysięcy na Stosława Chomorskiego. Bezpowodnie pan Chomorski, łącznie podejrzewam z panem burmistrzem, bo to jest na remonty. Z tego, co na moją wiedzę były przeglądy na osiedlach, prawda, w jednym roku. Szanowni Państwo, i w przeglądzie tego osiedla, tam gdzie jest zlokalizowana ulica 9 Maja, w tym przeglądzie brał udział pan burmistrz, pan Kanarowski, pan Krakowian i oczywiście przewodniczący zarządu tego osiedla, pan Błaszczykowski. I z tego, co ja wiem, to decyzja była po stronie burmistrza, burmistrz zdecydował. Nie wiem, trzeba by chyba w końcu kiedyś zapytać, może w tym momencie, co jest ten, może w tym moment. Co jest tą metodyką zarządzania i nadzorowania zarządu dróg? Po prostu chyba nie może być tak, że dyrektor, kierownik, dyrektor jednostki budżetowej jest sterowany ręcznie, niemal codziennie przez organ nadzorujący. Moim zdaniem to jest chore. Może ja nie mam dostatecznej wiedzy w tej materii, ale tak być nie powinno. Bo czym innym jest nadzór, a czym innym jest kierowanie jednostką. Panie radny, co pan w tej kwestii? Najbardziej zgadzam się. To co chcecie obejrzeć, to wiecie już też sami, bo to, no bo skoro jest wniosek dość ostry, ale prawdziwy, to trzeba mieć wiedzę, prawda, trzeba mieć przekonanie. Ja pani to chętnie pokażę. To jest znany ulicy Wasińskiego, 9 maja. To się tak podzielimy. To jest 9 maja? Dobrze. No i 9 maja chodnik, tu są tablice, prawda? I tu wskazania do realizacji. Bez wskazań, bez wskazań. To jest przegląd 5-letni, tam był roczny. Również bez wskazań, bez wskazań. A teraz zaczniemy Baczyńskiego. Podobno Baczyńskiego jest w gorszym stanie, ale ja już nie miałem czasu się tym zajmować. Cofniemy się chyba co? Jedną karteczkę. Już. Tak, tu jest Baczyńskiego. Chodnik lewy, chodnik prawy. Jest do naprawy, jest wskazanie po prostu do realizacji. Jest jakieś tam cząstka do naprawy. No. Co? To jest to. Czy drogi gminne otworzy na terenie lub które w ogóle mają pozycję? I także można by tam przeznaczyć te środki. Chodnik lewy, chodnik prawy. Baczyńskiego ulica nadal. Jest. Wskazanie do realizacji, czyli stwierdzono uszkodzenie fragmentu chodnika. No nie może być tak, że... To są firmy zadarzcze, które go tak oceniały. Tak. Trzeba by się też przyjrzeć kiedyś w pracy, może porozmawiać z tą firmą, przedstawicielem tej firmy. Może sprawdzić ich pracę, czy przypadkiem jeszcze nie zamierzają tej oceny. Nie są zbyt wagodni swojej oceny, może tak powiem. Dobrze, ja sobie powiem. Tak, tak. Będę poczuł ten regulamin organizacyjny, czy tam właśnie. Pan mówił, że tak dużo było, to ma tam. No, to była kontrola. Musieliśmy też bazować na wyjaśnieniach dyrektora, prawda? To jest szef firmy tej jednostki. Musimy się odnieść do jego spostrzeżenia, jego wiary. Ja wysłałeś moje drugi zadań komunalny. A zetknie sobie pewnie, oczywiście. No i co, szanowni Państwo? Przechodzi moment dyskusji, bo to rzecz dość ważna. Dopiero jedna cała godzina upłynęła. Czy może powtórzyć coś jeszcze? Dobrze. Nie. Ale nie, to są wnioski po kontrolę. Może pan. Nie, cały wymiar. Cały wymiar. To jest różnica między wnioskiem a zaleceniem. No. Bardzo subtelna. Jest różnica, czy nie ma różnicy? Coś zalecamy, coś wnioskujemy. No ale do tych wniosków burmistrz ma się odnieść w ciągu 14 dni. My mamy dostać w ciągu 7. Dzisiaj jest ten termin ostatni. Natomiast burmistrz
dwie kobie są potrzebne, tak? Jedna dla burmistrza, druga dla, ewentualnie dla jednostki. I sam jest na tyle kopii. Tylko musimy, jeżeli Państwo zaakceptujecie, podpisać. No ale co dla PiS-u? Wniosek czy zalecenie? Wniosek. My się dajemy wniosek. Bo to jest, no... Tak, to jest obowiązkowe. No. Gdzieś ta, wydaje mi się, ta ranga jest jakby myśla troszeczkę zalecenia. Ja się zastanawiam się nad tym. Jeszcze raz przyznam, bo to ważne, to jest, zwiększyć finansowanie jednostki, tak, z tych 30% do 50%. Z progresem tym 10%, z tym wzrostem stopniowym 10%. No warto chyba, no jednak, bo to, to dofinansowanie to się wiąże, prawda? To nasza sugestia. Tak. No przecież mogą nie uznać tego, bo już się odniesie do nas, nie ma obowiązku. Nie. Ostatecznie jest zderzanym na środku. Tak, właśnie. Tak samo trzeba regulować stan prawny tych nieruchomości. No trzeba to. Przynajmniej, bo ja tu piszę o opracowaniu planu działania. Plan. No trzeba. Bierze pod uwagę jeszcze jednego ważnego aspektu. To, co pan dyrektor robi, a często robi bieżące jakieś tam utrzymanie tych dróg, czy jakieś remonty, jeżeli droga nie jest naszą własnością. No, inwestuje na cudzym terenie. Dokładnie. No. A tego nie wolno robić. No. To trzeba to wchodzić, bo to każdy spycha na później, tak? Każda rada jakby przemilcza ten temat. Trzeba to robić konsekwentnie. Wiadomo, że mamy tyle więcej, że nagle spowodować, że wszystkie drogi gminne będą własnością gminy. Ale róbmy to konsekwentnie, że co roku... Panie radny, dlatego mówię o tym planie. Jest, oczywiście. Plan, co po prostu plan. Jakiś fragment regulujmy. Byśmy wiedzieli, co gmina, jakie ma zawieszenie, jak planuje ten problem rozwiązać. Dlatego mówię o planie. Nie mówię bezpośrednio o pieniądzach, prawda, żeby regulować o terminie planu. Ten temat jest przewidywany. Ja bym się zastanawiał, czy nie poprosić panią skarbnik, żeby chodzi o te 50%, jak on ma to widzieć w perspektywie czasu, czy to jest w ogóle... No na pewno niekorzystnie, wie pan, no bo woli pieniądze, które zostaną w budżecie, wie pan, na spłatę długów i tak dalej przeznaczać, prawda? No to ja bym nawet nie prosił pani skarbnik, bo przecież odpowiedź jest z góry wiadoma. No. To dlaczego tak jest niedofinansowany zarząd dróg? Tak? Dlaczego do tego doszło? Przecież tam powinien być dużo więcej pracowników etatowych. Przecież to jest jakiś półśrodek, to jest ćwierćśrodek, bym zaraz chyba takie twierdzenie, zatrudnianie pracowników na staże, więźniów. No, to nie jest rozwiązanie, to no, takie no tak, takie systemowe, no, szukając słowa. Nie ma pracownika, czy utrzymać cały rok, a może cały rok nie ma. Tak. Ale nawet ci pracownicy, którzy są na pełnych etatach, po co to, mój Boże, za etaty? Przecież musimy się pochylić nad płacami dla nich. To nie mogą być płace na poziomie minimalnej pensji, stawki. Każdy chce żyć. Dlaczego? No to jeżeli uznajemy, że za prawidłowe, żeby oni zarabiali te minima, no to możemy ustanowić jakiś minimum, albo mieć tam nawet na siebie diety jakieś minimalne. Nie można tak dyskryminować. To jest to dyskryminacja, bo ci ludzie są tak bardziej już na marginesie. Tak, marginalizowani, dokładnie tak. Troszkę, nawet patrząc po ulicy niektórych, bo można powiedzieć, że o jakiś tam sieć chodzi i szuka czegoś tam, bo chodzi w tej kamizelce, podnosi śmieci. Bo tak ludzie dzisiaj są właśnie postrzegani. Ci właśnie z odpadem morskiego. Nie mówię o wszystkim, bo jak już jest kierowca, no to jest wiadomo. Nie chcę podejmować tej pracy. Wiadomo, że po prostu tak do tych ludzi naprawdę trzeba docenić. No. Ale a każdy jej pracownik jest potrzebny. Dlatego jest mowa. Lekarz i tak dalej. Nie? Dlatego że dyrektor mówił, że brakuje mu aż 12 etatów. Jest to wspomniane tych pracowników, że 12 etatów. To jest dużo. No to szukać oszczędności budżetu gminy tutaj w zarządzie dróg kosztem bezpieczeństwa mieszkańców. No bo drogi to bezpieczeństwo, prawda? Na panowie mają jakiś wykaz w ogóle tych dróg? Są tu wykazy, tak. Ale zobaczcie, to jest dość fajne, to jest, ja bym proponował, nawet jeżeli radni by sobie życzyli, wiecie co zrobić tutaj? Oni z uchwałami wszystkimi wiedzą, co jakie to jest. Jest tu po prostu wykaz materiałów zawartych w tym segregatorze. I są tutaj również takich, co bardzo by było przydatne dla pracy radnego, można sobie sięgać.
Wykaz dróg gminnych zaliczanych w uchwaleniu pożegnających. Są tu uchwały w sprawie tych dróg, uchwały zmieniające ich status wewnętrzny, powiedzmy, na gminę. Są te uchwały. Potem co tak? Zestawienie zbiorcze dla dróg gminnych jest jak najbardziej. No. Wszystko jest dla przeglądania. Tak, tak. Naprawdę dość wartościowe materiały. Radny będzie chciał popracować solidnie, sięga po to, tylko nikt nie wynosi na zewnątrz, bo nie wolno. Jeszcze raz przeczytać ten punkt, wniosek odnośnie zmiany tych uchwał, jak my tam mamy to napisane. To nie jest za mało wyraziście napisane. To znaczy, jest bardzo ogólnie, no ja to mówię, to tak. Uzyskać opinię prawną w sprawie możliwości przekwalifikowania gminnych dróg publicznych na drogi wewnętrzne rejonowe. Bo problem nie jest taki prosty. Czytałem nie tak dawno o pewnej, było pytanie do któregoś z ministerstw, prawda? Pytanie, gdzie była istota tego pytania? Że według wykładu z ministerstwa należy te drogi najpierw wyłączać z użytku. Wyłączenie z użytku może się wiązać z wielkimi problemami. Ja nie wiem, co się wtedy dzieje właśnie z melunkami, tak. Ja nie wiem po prostu. Dlatego używam tych form ogólnych, niech się fachowcy zajmą tym, prawnicy. No to wygląda droga zamknięta po prostu. Tak. Jest problem, bo można na przykład drogę gminną zmienić na powiatową. To ma z niższej kategorii, niż gminna drogi nie ma publicznej. Teraz to jest kłopot tego typu, że nie bardzo można zmienić drogę gminną na drogę wewnętrzną. No to, to tylko moim zdaniem skromnym, to jest jedynie w sytuacji uchylenia tych uchwał. Musimy uchylić te uchwały, nie wiem jeszcze w jakim trybie, stwierdzić nieważność albo niezgodność z prawem, czy to sąd administracyjny musiałby zrobić i wtedy podejmujemy tylko uchwały ponownie, ale tylko do tych dróg, które chcemy, żeby były gminne. Ja to też nie jestem za to miejską, wie pan dlaczego, bo ocena tych uchwał musi być indywidualna. No, dlatego nie możemy dać wykazu trybunicy. Ten wykaz stosownie do okoliczności musi sporządzić tutaj prawnik, no z pracownika. Że to jak gmina ma piękna jest zasad, wszystko jest w porządku, okej. Nie wiem, jak chodzi więcej o tam tytuł własności do nieruchomości, na której jest droga. Więcej bym się na tym skupił. No, parametry, o czym mówiliśmy. Parametry wynikają z ustawy. Do tego dokładnie, ale no, powiedzmy, że drogi, które nie spełniały parametrów, zostały zakwalifikowane do nieruchomości. Też się dziwię. Dziwię się, że nie jest wykorzystywany przez burmistrzów taki instrument. My jesteśmy zrzeszeni w takim związku, prawda, między gminy, między powiatowym, prawda, jest taki twór, prawda, samorządowy utworzony w Tuskanii, Śląska. Jest. Przecież ten twór chyba istnieje po to, żeby to jest swoiste lobby, który może oddziaływać na posłów, czyli na Sejm, czyli pochylić się nad zmianą ustawy w tym zakresie, żeby była większa. Czytałem powodę. Zmuszają nas do tego warunki ekonomiczne. Tu może Rada by musiała jakoś uchwalać, ale to w porozumieniu z burmistrzem, bo trzeba siły fachowej, prawda, tutaj. No. Burmistrz powinien podnieść tą kwestię właśnie na takim spotkaniu. Ma spotkania kilka razy w roku przecież. Burmistrzowie różnej gminy Myszkowa i tak dalej. Jest taki związek utworzony. Miast, gmin, powiatów, zasygnalizować musimy ten temat, bo to jest. Ale tu ja mówię, jest uzyskać opinię prawną w sprawie możliwości przekwalifikowania gminy dróg publicznych na drogi wewnątrz dojazdowe. No dla pana Aleksandra, to się tak skończy, tak jak on powiedział, jak już przewidujemy z góry, że się nie da. No, ale to możemy w innym trybie podnosić to na każdej sesji. Ja sobie zaznaczyłem, o co chodzi? No, druga gminna ma określone parametry. Nośności, więc w związku z tym podbudowy i tak dalej, i tak dalej. Budowa drogi gminnej, szerokość, nośność wiąże się z potężnymi kosztami. Tak? Jeżeli byśmy ją zmienili na drogę wewnętrzną, może minimalnymi kosztami zrobić z tego drogę utwardzoną, nie? Asfaltową, ale nie spełniającą tych parametrów, które musi spełniać droga gminna. No to i cały czas chodzi właśnie o parametry, nie ma szerokości, nie ma tego. No to co mówię, budowa takiej drogi kosztuje majątek, nie? No tak, tak też ta kwestia tu ujęła. Chodzimy z jakąś robotą na, w tej chwili, no to jest opór materii, bo urzędnik mówi, masz tu gdzie ustawy o drogach publicznych, tak, musisz to spełniać. One nie spełniają.
W związku z tym nie robi się nic, nie? No właśnie można zrobić zgodnie z ustawą, rozporządzeniem, to się sypie w dziury puszywo i na tym się będzie zawodanie. Trzeba 10 metrów szerokości po drugie. No i wszystko. Nawet wzięto się skoda, a to są znowu koszty, chcą wykupić to. Ale to jest nierealne w ogóle, żeby robić tak, jak to jest w ustawie. 10 metrów szeroką drogę, która ma w tej chwili 3,5 metra czy tak. No i jest ta sprawa, o której mówimy, to jest chyba jedna z najistotniejszych. No i ta druga sprawa, o której mówię, o tej polityce finansowania tych dróg, stosując politykę, a nie rzeczywiste potrzeby. No, ja powtórzę jeszcze ten kolejny punkt. Opracować zasady decydujące o kolejności przebudowy czy remontów poszczególnych ulic i chodników, uwzględniając obowiązkowo między innymi dane z przeglądów podstawowych. No. Niezmiernie ważne to jest. I może być tak, że trzeba wykorzystywać ten materiał, wiedzę fachową, która mam nadzieję odzwierciedla ta wiedza rzeczywisty stan chodników, dróg. To musi być zastosowanie. Panie Aleksandrze, wyczerpał Pan już temat. Właśnie jeszcze pytanie Państwo do Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego. No bo my tego zagadnienia, żeśmy tam przeglądali, trochę znamy być człowieka. To jest prawda, bo do tego może powinienem, ale trudno, trzeba też, mamy te mandaty, trzeba przecierpieć i słuchać, no niestety. No. To ja jestem nie za takim wnioskiem, aby poruszyć ten temat dosyć niezwłocznie. My jako komisja możemy powtórzyć potem jeszcze takimi regulacjami. No powtórzyć to, co nas szczególnie tu interesuje. Zobaczymy, czy jakieś idą odpowiedzi od burmistrza, głównie od burmistrza. No i możemy powtórzyć jako komisja. Możemy każdej chwili podjąć te tematy. No jasne. No, w każdym momencie możemy powiedzieć. Możemy drążyć głównie półrocznie. No. Możemy jako komisja na przykład zlecić jakieś akcje. Mamy te uprawnienia. Specjalnie. To burmistrz kończy, będzie musiał ponosić. Trzeba być burmistrzem za to, że nie dał nam, nie sfinansował eksperta. Ale w sensie, że nie tak, ale słuchajcie, już sam burmistrz, ja w ogóle eksperta sam powiedział w spotkaniu z pewnika, że trzeba zrobić nawet dalej cisza. I wniosek wtedy był słuszny. Panie Przewodniczący, Pan tutaj jest tą główną siłą sprawczą. Co robimy z tym protokołem? Czy głosujemy go w tej postaci, jaki jest? No ja, jeżeli tu nie ma żadnych uwag, to ja bym podał to głosowanie tak jak jest. Ja jestem za tym. Potem podpiszemy, prawda? Tu są jeszcze te protokoły z tej wywiadu, bo właśnie sobie musiał Państwu pokazać. Ale one właściwie tylko odzwierciedlają naszą maszturtę, że tak powiem. Nie, to już taki sam taki wykaz tych dróg, proszę pani Urszulo. Fajna ośrodka szpiszona. Wygląda to będzie no, tutaj. No nie wiem. Już zawsze kopię tego. To tak jak ja tam napisałem, określają stany tego jako ostrzegawczy, zły i bardzo zły. No posługiwają się tutaj tym stopniowaniem trzęsami tego programu właśnie stosowanym przez firmę, która ocenia stan techniczny. No stamtąd czerpałem tą terminologię. Nie tak dawno były wysypywane dziurki. No może by tam to zamiast, jak na pewno. Na bokach, a dziury? Mogę się zapytać, stan mi się dało. To taki strasznie kurzy, że... Z własnych przemyśleń. Ale widzimy przecież, jak jest 100%, a jest tylko 30%, no to czegoś brakuje. No słowa nie ma. Jak się stosował, Pani Adamie? Tak, tak. Tak. A co? Jako to powiedzą, że nie, nie są w stanie. Pana przewodniczącego brakuje te 90% wskazania. Z 30, żeby przejść w 2017 na 50% dofinansowania z rolnych grup na te zadania w zakresie dróg. No, niech oni się posłuchuje po prostu z tego. Nawet chciał, żeby Ruszowski. A! No właśnie, no to za delikatnie może jest. To jest zasada. To jest oczywiście. To jest. Ja powiem na skazę. Nie, 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 nie,
potrzebny wniosek. Wyczynić na dziurę wody. One jak zaklęte wyskakiwały w tym samym miejscu, ale kiedy tutaj zdjął część tego i tylko z palcem przejechał i to dwa miesiące już było, tak? Dwa miesiące. Pracownik biura wody, sam pamiętam, że to jest... Więcej pracy, ale nie materiału. To jest bez sensu. Pracownik fizyczny, dlaczego? Dlaczego? Nie, ale jako kontroler również te deblaki. To też jest nie to, co jest w dziurze, to jest miękkie, ale to musi być zerwane do spodu. Tak. Ale my się wskazujemy te braki. Ale to zatrudnimy, co nie jest. Łopatę wyżej, to jest mglista różnica. To jest to samo, bo to spada za to służę. No to nie uzwędnili, ja bym się naprawdę nie obawiał. Pani Adarbiego tam wierzy. Nie ma. Wniosek formalny. Ten tutaj proszę. Są jeszcze jakieś uwagi czy zamyślenia? No to panie radny, chcę, że proszę jeszcze raz przeczytać ten wniosek. Dobrze, oczywiście. Wobec tego przeczytam cały punkt. Proszę cierpliwie słuchać. Proszę przeczytać. Proszę cierpliwie słuchać. Cały punkt przeczytać. Wnioski pokontrolne. Po analizie przedstawionych dokumentów i wysłuchaniu ustnych wyjaśnień związanych z działalnością kontrolowanej jednostki oraz stanem faktycznym dróg gminy Kłobuc, jaki został zaobserwowany w czasie przeglądów prowadzonych w trakcie kontroli przez zespół kontrolujący, sformułował on następujące wnioski do realizacji. Punkt pierwszy. Zwiększyć finansowanie jednostki na statutowe zadania realizowane przez Wydział do spraw utrzymania dróg i zadań komunalnych z poziomu 29,34% do wysokości co najmniej 50% w roku 2017 oraz kontynuować dofinansowanie w kolejnych latach z 10% progresją, stopniowym wzrostem, aż do racjonalnego, pełnego pokrycia zapotrzebowania finansowego. To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Utworzyć w bieżącym roku plan działania w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych po drogi gminne lub ewentualnego nieujawnionego w księgach wieczystych prawa własności. Punkt trzeci. Uzyskać opinię prawną w sprawie możliwości przekwalifikowania gminnych dróg publicznych na drogi wewnętrzne, dojazdowe. Punkt czwarty. Przedstawić informację w sprawie remontu chodnika na ulicy 9 Maja w zakresie odpowiedzialności personalnej za decyzję remontu, uzasadnienia tej decyzji. Punkt piąty. Opracować zasady decydujące o kolejności przebudowy czy remontów poszczególnych ulic i chodników, uwzględniając obowiązkowo między innymi dane z przeglądów podstawowych stanu technicznego dróg gminnych. Punkt szósty. Uzupełnić braki kadrowe m.in. poprzez zatrudnienie na pewne etapy kierownika z uprawnieniami drogowymi 1 etat, pracownika biurowego 1 etat, pracowników fizycznych 12 etat. To wszystko. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za wnioskami, które tam przewodniczący zespołu kontrolnego czytał przed chwilą? Proszę bardzo, pan przyjmie. Pod kątem może jeszcze się wstrzymaj, z tego pod kątem zatrudnienia 12 osób do podkołu fizycznych, no teraz trzeba by może weryfikować, czy całoczne, czy jakieś okresowe, prawda? Bo to nie jest takie, też że nie pełny etat, pełny etat, tak? Tak, no ale cały rok zatrudzimy pełny etat 12 osób. Ale jeżeli są konieczni. No i się to... Może to... Nie. Bardziej konieczne. To są nasze wnioski. To są po prostu nasze wnioski oparte o wyjaśnienia, prawda, i dokumenty z zarządu dróg. To są nasze wnioski. Nie jest powiedziane, że oni muszą zatrudnić. Nie, nie mogą się zastosować do ani jednego wniosku. To są po prostu nasze wnioski, które należy rozważyć, rozpatrzyć. Kadrowe rzeczy to są wnioski pana dyrektora, nie?
wyssane z palca, że tak może myśmy... Jak najbardziej. To jest wytrój naszej fantazji tutaj, członków zespołu. A ile jest zatrudnionych pracowników fizycznych? Jest tu wykaz, No nie wszystko da się tak ogarnąć. No, jest w dokumentacji, w segregatorze pewny raz pracownik. Biura prac, tam po 3 miesiące pracują, także to i tak nie można powiedzieć na dzisiaj. Więźniowie są, a moi pracownicy też są, tylko tak jak wspominałem, słabo wynagrodzenie, słabo. Jeżeli akurat nie są tak efektywni, jak należałoby, a pan tylko to tam nie które można użyć za słusznie, ale niekoniecznie czy oni mają obowiązku zastosować literalnie do naszych wniosków, że mają tworzyć 12. Nie, sygnalizujemy pewną problemę, że teraz mówię, to wskażcie środki. Nie, to on na budżet. Dobrze, szanowni państwo, no, jak każdy nas teraz się robi, to proszę mi do dyspozycji wydział finansowy. To ja wtedy się zastanowię, gdzie te środki. Nie może być tak, żeby cedować taki zakres pracy dotyczący finansów, rachunkowości na radnego. My nie mamy środków ku temu. On ma siłę fachową, my tego nie mamy, szanowni państwo. No tym bardziej trzeba analizować, by trzeba było szerzyć cały budżet, całe wydatki bieżące. Dlatego mówię, nie podał do dyspozycji finansowej, i proszę bardzo. Są jednostki budżetowe, i to wiem na 100%, że które są, że tak powiem, nadmiernie finansowane, powiem tak delikatnie. Więc można te środki przesuwać, nie po prostu, racjonalizować. No co jeszcze, co mnie jakieś uwagi? Ja poddaję pod głosowanie. To jest za. Przedstawionymi wnioskami protokoły naszej. Proszę bardzo, nie to do góry. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Ja w imieniu zespołu bardzo Państwu dziękuję. Ja w imieniu własnym dziękuję Panu Profesorowi. Ja również Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę mi wybaczyć, ale może to nie zarobię, ale siedziałem na materiałach do godziny gdzieś drugiej nocy. Do drugiej nocy. Tam też wcześniej się mówię, no to swoisty stres, prawda, zadziałał. Także nie wiem, z Panem jest. Musimy... Dziękuję bardzo. Proszę. Będziemy posiłkować teraz... Przewodniczącego. Może od Pana zacznę. Niech Pan odnajdzie tam na końcu. Trzy razy trzeba dopisać. Jeszcze tutaj mamy czwartą kopię. Na tyle się wyprodukowało. My Państwo, my jesteśmy członkowie zespołu. Komisji. Kontrolna. No, zespołu, tego zespołu. Proszę odnaleźć u siebie. A to był Pan pisał, że też co z nami nie żyli, tak? Tak. Nie wiem, kto to zrobił, no ale... Mogą być, bo wszyscy chcieli tak, co do zasady spełnienia protokołu, to uczestnicy powinni wszyscy uczestniczyć, prawda? Już Pan? Szybciutko. Panie, ja podpisuję dokumentację. Na tysiące podpisów składam. Proszę. Dyrektor Kamarowski się nie zapoznał.
od protokół, prawda? To jest ten kluczowy dokument. My go podpiszemy tutaj. Odebrać pana i podpisać panu. Nie, no przez kancelarię, czy się data wpływu. Dyrektor, ale to mogę i doręczyć tam. Dobrze, zrobimy tak, panie przewodniczący. Tu jedno dostarczę do burmistrza, potwierdzą mi. Drugie do dyrektora, też mi tam potwierdzą. No, nie, bo sobie to jest. Dobrze? Dostanie na miejscu, gdzie dyrektor też będzie przeszedł. To znaczy, ja będę szukał teraz statutu. Tam troszkę to jest odwrotnie. I właśnie, i panu pisałem, tak. Trzeba to przesunąć. Zasłoniemy tą kartę. Trzeba, ja chcę. No. Bardzo proszę. Ile razy? Ile właśnie? To no, cztery? Jeszcze trzy, żeby było. Okej. Okay. Czyli w sumie cztery. Zostaną jeszcze kopie tutaj tych przeglądów, co się podpisywali. Tu jeszcze raz bym musiał prosić. Tu na końcu są te kopie tych objazdów.
A to zatrudnienie mogę pani tutaj powiedzieć w tym momencie. Ogólna suma 72, ale pani teraz zobaczy, jak to zrobić. 20 osób, mowa o pracy na czas nadliczny, 29. Czyli na pewno pracownicy biurowi, 2 osoby, mowa o pracy na czas określony. Mamy 31. 5 osób, na czas określony. Przy pracach internetowych pracują 5 osób. Tu mamy 31, 36. 10 osób zatrudnione w ramach robót publicznych. Jedna osoba prace interwencyjne, jedna osoba zatrudnienie po 55 roku życia, 24 osoby skierowane na staż w Urzędzie Pracy, z zakładów karnych 6, może ja ich sumuję, 14 skazanych. Aha, jeszcze osoby na pracy społecznie użyteczne, 7 osób. Pan dyrektor sumował te wszystkie, liczba wychodzi piękna, 72 osoby, ale trzeba zauważyć. Czy taka była właśnie jak miała na czy to są pełne etaty, wartość ich pracowników na rynku pracy? Jestem z Urzędu Pracy, no to muszą te całe etaty przerobić. No już tak, bo ja mogę z tym następnym punkt przechodzić. Tak, a my to będziemy puścimy, będziemy sobie tutaj podpisywać. Następnym punktem mamy, proszę Państwa, zaplanowanie sposobu pracy w Komisji nad procedurą opiniowania budżetu za 2015-2016 roku. A więc tak zrobimy, jak w ubiegłym roku uważam, że organizujemy analizę tych materiałów, któreśmy otrzymali. Zamówiliśmy wykaz no materiały mamy 16 punktów. Ja może tak szybko przeczytam, co to było. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015. Każdy z radnych otrzymał i tym się też trzeba posługiwać. Każdy nazwa z domu, bo mnie tutaj dano, ale ja w tym pierwszym punktu będę sprawozdania z wykonania budżetu, bo będę musiał napisać opinię. Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach, informacja o pozyskanych wewnętrznych środkach finansowych w 2015 roku, wykaz o rachunku bankowym i lokal Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu na dzień 31.12.2015, wykaz faktów przyjętych, a nie zrealizowanych w 2015 roku. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za rok 2015, OSIZAS, Zakład Rolnictwa, MOK, Biblioteka w Kołobrzegu. Uzasadnienie niewykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%. Mienna informacja o naliczonych ulgach w zakresie podatku od VAT, czynszu i innych zwierzę żywności. Informacja, czy były wypłacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem, czego dotyczą. Informacja szczegółowa o należnościach na dzień 31.12.2015 przez gminę. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej za 2015 rok, zestawienie dotacji udzielonych z Funduszy Przeciwdziałania Alkoholizmowi w roku 2015, kluby sportowe działające na terenie gminy, zestawienie pozostałych dotacji oraz umorzeń podatku udzielonych z innym organizacją pozarządową, OSP, inne stowarzyszenia oraz innym instytucjom nie podlegającym.
zestawienie kwot oraz sposobu ich dodatkowania z tytułu zmian w ramach klasyfikacji budżetowej, których burmistrz dokonał na podstawie wyłączenia wynikające z paragrafu 10 uchwały budżetowej, wykonanie zaleceń kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, informacja dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej dla burmistrza z dnia 18 lutego 2016 pismo znak FK 36-01-216, KW numer 176-216. Te materiały, któreśmy poprosili do 6 maja, wpłynęły do biura rady. Ja powiem Państwu, ja życzę w ubiegłym roku mieli rozsądek dysponowany, bo mam protokół z tamtej komisji z 2015 roku. Panie Przewodniczący, czy ewentualnie ten sprawozdanie będzie przedstawiał z tej kontroli naszej. Ja proponuję, żeby to pan Olek robił, bo najbardziej jeszcze. Tak, zawsze przewodniczący zespołu kontrolnego robi. I tak, w ubiegłym roku sesji. No zobaczymy, jak pan sobie życzy, czy radny, czy na sesji. To będziemy czytać, czy do wyglądu zostawimy w razie. Jeżeli ktoś się chciałby zapomnieć, poinformujemy o przeprowadzonej kontroli i wtedy się wejdzie, czy co mówię. Ustalenia i wnioski to powinno odczytać. Wnioski pan odczyta. No, tak. To bardzo istotne. Resztę wolno rzeczywiście sobie oszczędzić. I tak, i informacja, znaczy wykonanie budżetu, to był punkt pierwszy, to ja miałem to, punkt drugi, trzeci, czwarty i piąty miał Mirosław Szczelczy. Drugi, trzeci, czwarty i piąty musiał było proszę. Mamy w tej chwili przetarg. Chciałbym też zasugerować już na wstępie, bo tak, skoro z tymi drogami się tak też zajmowałem razem z panami oczywiście, bo tu jest to informacja od dyrektora, czy ja mógłbym ostatnie pozycje rezerwować niejako dla tego państwa. To ja bym proponował tak, może za czasu powiedzieć, żeby potem uniknąć jakieś tam 14, 15, 16, czy mógłby na przykład do mnie trafić? A 16 co? Ja nie mam tu 16. Pani ma chyba ten stary. No. Informacja dyrektora. Czy ma pani tak. 15, bo myśmy pierwszego punktu nie wpisali w budżet. To ja to miałem, bo już nie wpisywaliśmy, to mamy tylko 15. Aha, to pan Alek, ale są. Tak, ja tutaj nie wiem, czy pani sprawy zdania wykonania. Proszę mi kontrolować tej odpowiedzi. Sprawozdanie wykonania z pierwszego punktu. Proszę bardzo, to bardzo proszę. Pani Usiu mi też, że to ja wydrukowałam to. Ja bym na to wydrukowała. Ale co pani protokół, projekt i wykazy. I co ma pani tam? Nie ma w punkcie pierwszym sprawozdaniu. No nie ma, bo myśmy nie pisali, bo ja nie chciałam, żeby tam wyglądało, bo myśmy dostałem wcześniej. Dziękujemy komisji za to. Było ustalone na komisji. Ja mam. 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 Ja mam.
trzeba będzie wszystko... Tylko, że teraz będzie pan więcej mówił o numerami, jak mamy inne, to sobie kurczę, może mi pomóc, nie? Lepiej się trzymać tego tutaj, panie przewodniczący, pełnego. No pełnego. No, trzymamy pełnego, tylko że ja przesłałem do bez tego sprawozdania. Będzie pan posługiwał się numeracją z tego pełnego, tak? Tak, chyba tego pełnego. Dobra, tak, żebyśmy wiedzieli, co mamy kontrolę. 15, 15, 16 punktów. Tak jest, teraz sobie zapiszę. Proszę nie obrazić te punkty. Rozumiem. Wykonanie budżetu to jest moje to. Znaczy państwa jest jedynka. Teraz inna przesunięte jest o jeden. Jedynkę mamy przetarg. A jak żeśmy wykaz wysłali, tak mamy na jedynkę. To pan przetargi robi? Nie. Nie będę przetargi zrobił. Czy no według starego Mirek robi dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, tak? Według starego? Tak. Silno wypłaka, musi być kompletny ten wykaz dzielny, kompletny. To ja nie wiem, z którego... No właśnie, bo sobie zapisałem coś... Musi być kompletny. Nie, to... Panie Przewodniczący, może być posłuchać ten 16-punktowy wykaz. Ja mam rozdan, każdy ma ponumerowany. Aha, okej, okay, dobra. Jest ponumerowany, także... Do kogo co będzie? Jest i nie wiem. Dobra. Informacja o przetargach, to mam jedynie. To miałem przetargi. Ile miałeś? Tak, to będziesz miał teraz jedynkę, dwójkę i pole zewnętrznych środków, pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych. Będziesz miał wygrać rachunków bankowych, lokal, duże trójkę, tak. I damy ci jeszcze czwórkę. Jedynka, dwójkę, trójkę, czwórkę. Będziesz miał, proszę. Czwórka to jest wykaz faktury, tak? Tak, tak, to jest wykaz faktury. Dziękuję. Szóstkę miał i to była... Szóstkę to ja miałam. Uzasadnienie niewykonania planów dochodowych, wydatków budżetowych. Ale tu chodzi o roczne sprawozdanie. Roczne sprawozdanie z wykonania planów tak. Finansowych jednostek budżetowych. To ja miałam. To pan. Tak jest. Czyli? To jest stara szóstka, nowa piątka. Ja jadę według nowej. Na starej na rocznej według czas. Czyli tak, roczne, może tak, to pierwsze. Roczne sprawozdanie to pan. To ja, tak. Co tam dalej? Jeszcze nie usłyszeliśmy, tak? Uzasadnienie wykonania. To pani już pan. Panie, spokojnie. To pan Dominik. Myśmy już tu tak podpisali. Tu piątka, tu piątka, tu piętnastka. Informacja działalności od środka skopie pracy w zakresie planu kraja drogi publicznej. Piątka, szóstka. Uzasadnienie wykonania planu dochodowego będzie poniżej 90%. To będzie miał. Tak to kolejna termin. Tyle? No to rok temu miałem segregator. Ale jeszcze. Na razie dwie widzę. Ma roczne sprawozdania i uzasadnienie wykonania. A co jest w trzecią pozycję? A tam ma bibliotekę i. Aha. Gdzie te biblioteki są? Tutaj to jest tylko to mam. Na razie. Tego nie, to będzie pani szukała. Co? Uzasadnienie nie wykonała pani do końca. Mogę płakać tym wszystkim. Czyli który ma pan? To ja mam 12-1. Piąty pan ma? Tak. Według nowego. Ale to szósty mi też pan sprzedał? Tak. A, to szósty też ma. No, czyli to uzasadnienie jest. Tak, jednak ma. No, to pięknie. Teraz mamy... A co mam tylko trzy jednostki? OSIR, kultura, biblioteka. Trzy mam tylko. Zarząd dróg za... Zarząd dróg. Zarząd dróg za OSIR ma. OSIR, zarząd dróg. Zarząd
MOK i biblioteka. MOK i biblioteka teraz mam, tak, zarząd dróg. No, ale patrzę, kompletuję to. Miejski ośrodek kultury mam i tu mam OSIR, tak? No. Mam cztery, pańskie jednostki, które trzeba zrobić. W MOK-u może być biblioteka. Aha, może być. Bo oni prowadzą się do gości biblioteki. No, ale ja mam biblioteka, MOK nie mam. Aha, to ja jeszcze. Ja nie wiem tego. Może jest tam chyba, panie przewodniczący. Zaostrzone, myśmy kontrolowali. Ale ile pani ma punktów? 15. To pani 11. A u nas 12. Wykaz możliwych zwolnień to jest 7. Ale nie jest 8. A jest 8. Dobrze. Informacja o zapłaceniu przez rynku socjalnym w kwartale 15, będzie pani musiała miała te zaległości zwolnień, no może. Pani będzie miała tak, szóstkę, siódemkę będzie pani miała, ósemkę i dziewiątkę. Dziesiątka jest i to jest dziesiątka. Podział rezerwy budżetowej. Pan Witold. Ja już mam tak dużo. A co to miałem jeszcze za osób? A z tego za osób nie masz? No. Nie ma tego zaostrzenia. Gdzie to jest? Menuszu, no. Pozycję pani ma. Które pozycje pani przyjmuje? Mówię pani tak, imienna informacja jedna, tak? Informacja, pani, czy były płacone, to druga. I informacja szczegółowa o należnościach to trzecia, tak? Tak? Dobrze. Znaczy, według pani informacji pani ma 7, 8, 9, tak? Według naszej 8, 9, 10, tak jest. A teraz pan będzie miał tak. 9, panie. Aleksandrze, 10. Pani ma inną historię, inną numerację mamy. Naprawdę. No trochę się na to zmartwało. No bo myśmy... Zrozumiewać był pierwszy. No tak. Teraz mamy tak. Dla pana Aleksandra mamy za dużo chyba. No mam pewno, że za dużo. Skoro to widzę. Jeszcze dołożę pani podział rezerwy budżetowej, bo pan Aleksandra ma. Jest przepracowany za nas. Może miał 11, 12, 13, proszę panie rektorze, to jest pana. 11, 12, 13, co to 12. Zalecenia. Zalecenia. Jest to 15 to zalecenie. Ale to pana Witolda, tak? Rezerwa celowa. Jest 14, jest. Znaczy przeze mnie zgłoszony był, natomiast mogę wziąć. No. Panie pani się powie. No bo to był punkt zgłoszony przez pana Witolda. Tak? No oczywiście. Ze złośmi stronę. Także teraz? Podział rezerwy budżetowej i celowej. Przeanalizuję skutku etnic. Ale pan... to jest budżetowa. Tutaj nie widzę celowej. Słuchajcie państwo. Rozejrzycie się, jak coś brakuje, to wiecie, to jak mówię od pokoju iść. Ja to pytać mam. Ta informacja dyrektora, czy kto to, no ja bym to wziął informację. No pan ma dyrektora informacji, nie ma tam. I zaraz, proszę rozliczenie dotacji, w porządku, wystawienie kwot. Co
co to jest w ogóle? Zestawienie pozostałych dotacji oraz umorzeń podatku od różnych organizacji pozarządowych. Czy pan Aleksander? Chodzi tam o zalecenia w porządku. Informacje, u pani 10, 11, 12, u mnie 11, 12, 13, teraz zgłaszam. Informacje dostały kolegami. Informacje o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej. Ale nie chodzi nam o zakład burmistrza. Ja dostałem tylko sprawozdanie, a informacji nie dostałem. Bo w takim razie nie mamy tego. No właśnie. Wszystko zdałem, co miałem, to zostawiłem sobie to pierwszy punkt, na każdy, teraz nie wiem, każdy sobie kto co ma, będziemy go dotknął do finału. Chyba, że ja mam to pismo, tylko to jest w takim razie ponumerowane. No ty masz to pismo. Ale ono jest ponumerowane, bo ono jest ponumerowane jako 5. To nam Kamarowski to odbił, zdaje się. Tak, ale to jest ponumerowane jako 5, a 5 to jest... roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych. Chyba, że to jedno w drugie wchodzi. No to jedno w drugie wchodzi, no to finanse wchodzi. To tak, jedynkę mam tak, sprawozdanie... No to nie to, że będzie, bo nigdy wam nie szok, bo ja mam wstawię. Informacja o ogłoszonych przetargach ma jedynkę. To jest jedynka. Informacja o pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych. Mirosław. Też. Mirosław ma. Wykaz rachunków, informacja tak. Wykaz rachunków bankowych lokat. Bez lokat, no. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego Kołobrzegu. Tak. Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2015 roku. Też Mirosław. Tak i dróg. No to na pewno jest to. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowych osób i tak dalej, to ma kolega... Tak, sygnalizuje pani przewodniczący brak sprawozdania za osób. To wiemy do tego. Uzasadnienie wykonania planu dochodu i wydatków budżetowych poniżej 90% to ma... Ja mam. Tak. Imienna informacja o naliczonych długach w zakresie podatku i opłat czynszów innych wierzytelności. Ja. Informacja, czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem, czego dotyczą. Informacja szczegółowa o należnościach na dzień 31.12.2015 przez gminę. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej za 2015. Ja mam, ale brak celowej, jest tylko budżetowa. To trzeba się z pani skarbnik skontaktować, dlaczego to tak jest, ale to prosimy. Mamy tylko budżetową, tak? Tak, rezerwa budżetowa nie ma celowej słowa. Zestawienie dotacji udzielonych z Funduszy Przeciwdziałania Alkoholizmowi w roku 2015 klubom sportowym działającym na terenie gminy. No to ja to mam, tylko że nie jest to tak napisane, że to z jakiego funduszu, ale wygląda na to, że ja to mam. Aha, to pan ma, Aleksander. No, tu jest wizja 11, 12, czyli 12 też bym miał, czyli dotacje oraz umorzenia podatków. Tak od, z razem to wzięte chyba tutaj. Tak, pan ma, dobrze. No, 12, 13. Zestawienie kwot oraz sposobu ich wydatkowania z tytułu zmian w ramach klasyfikacji budżetowej, których burmistrz dokonał na podstawie upoważnienia wynikające z paragrafu 10 budżetowej. Sposób i wykonania z tytułu zmian w ramach klasyfikacji budżetowej. No mam tu zestawienie kwot, no to jest to. No to sobie pan zaklepał. No, wykonanie za rację kontrolną komisji rewizyjnej. Tak, to na pewno. Bardzo dobrze pan został. Dobrze, no dziękuję panu. I ostatnie też. Informacja dyrektora. To też, tak dla mnie. No, tylko tutaj ja mówię, ja to dostałem, panie Aleksandrze, z dobrodziejstwem inwentarza jako sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowych. Także może sobie zrobimy ksero, będzie miał pan i ja. Dobrze, dobrze. Jak najbardziej. No to tak sobie ustalę. To mamy wszystko. Z wyjątkiem tej celowej informacji. No i za osób. Za osób. Sprawozdania. Tak.
być odpowiedzialny za temat materiał przygotowania. Ja go Piszczowi przesłałem, ja nie wiem, jak mu tak chodzi. Tak, to było fajnie, bo tam cały segregator z Oshiro, tam były takie kurna Michałki w tych fakturach różnych, a teraz dostałem tylko suche zestawienie, co to ale to co z tym zaasem mamy? Nie mamy nic. Nie mam w ogóle sprawozdania. Mam plan wykonania... informacji dyrektora. Ja to odbijam. No, proszę mi odbić. Informacja, to myślę, że na kontroli tą informację. Tu nam chyba doleczy informację. Tu nam doleczy. Ja bym to przybył tą informację. No, tak. To odbijać czy nie? Odbijać. Czy ja mogę poprosić pana skarbnika, żeby to nas poproszę to o to dlaczego? No to jeszcze cię występowali. Przy kontroli kanalizacji sanitarnej, ale to tylko było ten temat. No ale wie pan, mi się wydaje, że nie będę, żebyśmy na jakimś etapie miesiąc, pół roku temu, jeżeli jest teraz zapisywanie, powinni to powiedzieć. Ponownie na etapie. Chcemy teraz za 2015. No oczywiście, że tak. Nawet jak materiały gdzieś jakie tam dali, to przychodzi ten moment, ten zestaw materiał i na ten moment trzeba je dać od nowa. Przejdę się po panią skarbnik. Spieszę się pani. Może pan zamiennik sam sobie to wyjaśni. No trzeba. Ja mam wyjaśnić wszystko. Pani nic? Co? Protokół jest na pewno przyjęte, że protokół z tego zespołu to jest to przyjęty. Pani musiał to podpisać. Brawo, tu jutro. Czterej komentarzy. Dzień dobry, proszę, za masz tylko zajmowanie. Może pan sobie obracać, tak? Bo to jest akurat w takiej stronie. Po prostu przesuwać. No, tak jak mówię, jedno tu na kancelarii, jedno do dyrektora. I ja tak nasz. Dobra, to ja idę po panią księgową. Nie wiem, czy jest, bo skarbnik potrzebny. Weź sobie chwilę oddechnijcie. Przemadzicie to materiał. Żeby pan dłużej, to bym poszedł sobie zapamięć. Zaraz, co pan się cieszy. Na chwilę możesz być. Nie, to nie będę prosił do takiego sprawy. Oszczędzać płuca, a nie. Pani ma chociaż większa pomoc, to sobie nie wiem. O! Pan Dominik tutaj chciał, co do dyrektora. Jest dyrektor. Nie ma sprawozdania. Nie podał. Faktur nie dał. Nie dał faktur. Zestawienie dał, a faktur nie dał. Ale ja tam przez ten czas pojechałem, proszę pokazać papiery. Ja bym się poradził. Mam tu na sekundę siąść, pan przewodniczący mówił, że. Nie, przyszła kreska na matematyce. Będzie pan naklowany zaraz. Będzie zaraz pan naklowany. Ja za co przynajmniej nie jestem. Czy nie? To się nagrywa? Tak. Tak. To muszę pokazać. Jak siądę tam, to. Nie da się wiedzieć. Już kończycie państwo, czy jesteście w trakcie? Trakcie. Znaczy, mieliśmy ciężką komisję, bo musieliśmy przyjąć się pan protokół z kontroli po prostu zarządu dróg. Jeszcze bardziej obszerny niż dwa razy obszerniejszy. Materiał w tyle. Ja, bo tam też jest więcej, znaczy tam jest więcej zadań też, nie? Do wykonania to jest tego wszystkiego. No, tam w sumie byliśmy 6 razy, 3 posiedzenia w siedzibie, plus 3 wizyty w terenie, że tak powiem, objazdy. Ja mam transport do NIK-u, który ma potrwać 3 miesiące. W jakim temacie? W temacie monitoringu w szkołach. To jest taka akcja ogólnopolska. Natomiast państwo sobie wyobrażacie ile szczegółów tego wszystkiego, ile jest pytań. Po prostu coś niesamowitego. Strasznie proszę.
dyrektor, ale są odpowiedzi na to czytane. Zostałem przypadkowo przez pana przewodniczącego, żebym sobie chyba siadł. No, nie mam zostawienia tego. Co? Wykonania budżetu. Za 2017. Musi być budżet. Ja pójdę do pani skarbnik jeszcze. Dostałem do pana przewodniczącego, dostałem. Ale masz to, tak, dostałem zarząd dróg, dostałem bibliotekę, MOK, to jest OSIR i MOK. Ale chyba w materiałach sesyjnych mam, nie? Tak. Poczekajcie, ja zapytam się tam jest tam, jakby bierze. Coś mi się zdaje, że ja przyznam się szczerze, że nie analizowałem jeszcze wykonania budżetu. Ja to dostawałem, do urzędu, tak. Musiałem, bo to jest obowiązek. Paserskie. Z oryginału to trzeba miarę nie tak dbać o nie po prostu. Na stadionie wczoraj, przedwczoraj obejrzałem sobie to wszystko. No nie jestem zbudowany za bardzo tą sytuacją, no, ale to może na sesji troszkę tam. Ale co tam jest? No jest parę rzeczy, parę zastrzeżone. Ja teraz wykonałem dużo pracy na metacie. Tam robiliśmy generalnie czyszczenie ławek. Całkowicie trzeba było maszyną czyścić. I te altanki tam na końcu, bo to... Panie Sternik, przepraszam, bo nie ma sprawozdania za 2015 za 8 lat. Ja to składałem. Może przeoczyłam, nie dało, przepraszam. Ale Kasiu nie boję znakowe, nie? Nie. Też nie. Panie Przewodniczący, mogę się oglądować? Proszę bardzo. Bo u Pani Sternik. Zaraz chyba zobaczę, czy to nie było chyba w tym, że Kasia było. Nie? No możliwe, że przeoczyłam. Ale było krótki czas na przygotowanie materiału. Naprawdę proszę mi wierzyć, że się spieszyłam. No te święta trochę pomieszały, no ale... No jest, przepraszam. Czy nie? Jest? To ja nie wiem. Tak, oczywiście. Tak, ale to słuchajcie, skserować. Nie wiem, w stronie nie wiem. Panowie, skserować wam to? Czy jak zrobić to? Już chyba zdanie? Bo jest. A jest to pani tutaj przy sobie? Nie. Skoczył skserować. No to ja mogę skserować. Nie jest tak szybko. No to jest. Aha. A moja dziewczyna dzisiaj na kasie jest od ksera, nie? Ja poproszę Marka, żeby skierował. O! Dobra, muszę już tak mówić? Tak, oczywiście. Powiesz, co już tej wątki. Dobrze. Powiedz, że sprawozdanie, wasze sprawozdanie znalazła. Dobrze. No, witamy panią skarbnik na posiedzeniu komisji i panie członkowie komisji, jeżeli mają jakieś pytania, proszę bardzo. Pani się zdecydowanie za wcześnie. Aha, pani skarbnik, bo... W wykazie było również prośba o sposób wykorzystania, rozdysponowania rezerwy celowej. Nam rezerwa celowa nie była wykorzystana. Przechodzi na rok kolejny, dlatego, tak? Ale tego nie jest wykonane. Są jeszcze jakieś pytania do pani skarbnik? Ja mam pytanie, proszę materiał przeanalizować, jeśli pani pozwoli, to przyjdę osobiście do pani. Dobrze, ja to trzeba przejść, żeby się no, 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 wcześniej no, to jest obszernie z materiałem. No, w razie merytorycznym. Ja no to co, ja nie mam pytań do pana przewodniczącego. To mamy komisję przyszłego, czy tak? Spokojnie, mamy do 15 czerwca. Ta rezerwa celowa w takim razie przechodzi jako nadwyżka budżetowa na kolejny rok? Jak to można powiedzieć? Muszę zapytać jeszcze pani. No bo nie było powodu, więc nie była wykorzystana. Wymawiamy się tak, że po sporządzeniu opinii i uchwały absolutorium oddaje się wszystkie materiały do pani Danusi, bo ona tam są. No ja mam się chcę uwagi, pani Przewodnicząca. No, bo ona tam prowadzi te filmy całe. Jeszcze czekamy na pana dyrektora, tak? Tak, ser.
Staszek proponował, żebyśmy sobie ustalili następny punkt na ustalenie terminów posiedzeń komisji. Jak się zapatrujecie, czy ma tam jakiś kalendarz? Jak to najlepiej optymalne? Telefonicznie potem każdy się sprawdzi, jak tam, tak, bo tak na gorąco. Ja nie znam harmonogramu po prostu ogłoszenia na miesiąc czerwiec w pracy swojej na przykład. 17 mamy sesję. Tak. A kiedy bardzo, że miał pan wolną pracę? W połowie miesiąca powinien być, około 17. Przepraszam, raz czy kilka razy chcecie być? Raz. Do tego jest... O, tu mam, jeśli pan pozwoli, tak nawiasem mówiąc, protokół pokontrolny komisja przedstawia burmistrzowi w ciągu 7 dni do zakończenia kontroli celem dojścia stanowiska. Protokół przesyła się również jednostce kontrolowanej. No, czyli raz tu, raz do dyrektora Żandorskiego. Potem mają termin 14 dni na zajęcie stanowiska, na wyjaśnienie. No. Ja bym też mają, ale w maju mam wolny poniedziałek też. Przecież my musimy do budżetu oddać, czy te załatwić to zagadnienie, do którego czerwca. Możemy mieć odpowiedź z RIA i wszystko do 15 czerwca. Właśnie. To musimy chyba nie. Coś sprężać. Bo musimy się otrzymać nasze stanowisko. Ale do 15 czerwca tutaj. Muszę zacząć. To było w ustawie o finansach publicznych, tak? Tak, tak, tam to jest. Tu myślę, że jest to jest to. Wiem, że w ubiegłym roku byliśmy przed terminem. Pan się przewodniczący zerwała. Co z głowy, to z głowy. Ale może się uda powiązać to z sesją, nasze spotkanie z sesją czerwcową. Z posiedzeniem razem. Przecież akurat na początku. Ale potrzebujemy spotkać, żeby to ewentualnie Pan mając to uprawnienie komisji, może iść do dyrektora. Tak, proszę te faktury pokazać tutaj. Tak, to mówię. Ja tak w ubiegłym roku bardzo szczegółowo dostałem materiał, bardzo szczegółowo. W tym roku to jest no i ja też pan powie, że jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, niejasności, to idzie do urzędnika i się pyta. Nawet do tego prawa. Tak, tak trzeba będzie zrobić. Dlatego każdy ma wąski zakres swojej specjalizacji. Ja mam ten budżet, to ja to mogę piszę, także podstawa jest opinia, żebyście to byli zatwierdzili, uzupełnili, żebyśmy to wysłali, żebyśmy dostali odpowiedź, uchwałę, ja. A jeśli sobie sami tu może bez mojej tam opinii, ale jaki termin? Ustawi akurat bardzo jednoznacznie jest. Ja tu pani przyda mówi, że będzie miał tam 20 czerwca i wyjazd do końca czerwca, prawda? No tak, żebyśmy nie zrobili bałaganu sobie sami. Ale on czy mówi? Żeby spotkanie ustawiło, że już pewne. Troszkę szybciej, aniżeli za późno by to miało wszystko się mieć. No to ja chcę trochę szybciej. No bo ja jak powiedziałem wcześniej, że ja tutaj nie będę żadnej daty. Bo widzę, że mamy tutaj komisję, panie przewodniczący. Stosuje się. Zresztą się ciągłą komisji statutową. Tak, muszę zająć tutaj jakieś stanowisko na sesji, bo tutaj to nie mogę tak być, miesięczna zwłoka. Nie, nie pański inaczej, nie pani pan zarobić pan. Widzę tutaj materiały, że pan Mateusz się... Tak, dobra decyzja. Tak mi się wydaje. Ja chciał też, żeby na przykład pan Sienkiewicz, no bo skoro jest człowiekiem zajętym, ja też to rozumiem. No ale nie jest potrzebny zastępca. Są przecież protokoły z poprzednich, prawda, naszych posiedzeń. Warto je posiłkować się nimi. Mi jest ciężko przy całym materiał i jeszcze próbować zająć jakieś stanowisko, jako biuranie swoje poglądy co do pewnych przepisów, które prawa lokalnego. Ciężka robić z tym momentami. Ja
w tej chwili wygląda tak, że zwiększenie liczebności komisji skutkuje mniejszą sprawnością komisji, to trudniej uzyskać kworum. Trzy krytyczne momenty, bo my mielibyśmy już statut uchwalony właściwie. Trzy momenty, czyli tak, brak zgody Rady na to, byśmy pracowali nad samym statutem, nie nowy, nad tym statutem to raz. Potem kolejna uchwała, nie. Potem zmiana składu, która skutkowała tym, że komisja została przegłosowała, że od nowa jedziemy materiału. To jest taka czas była. To dwa. A trzecim elementem, a trzecim elementem to nie wiesz, tak. No to kiedy mam się określić? Teraz chcecie, no kiedy mam widział tę komisję? Za tydzień czasu. Czyli przed sesją. No, przecież musimy też, nie bójmy się tego, obradować posiedzenia przed sesją, bo i tak jesteśmy przeciążeni tymi kontrolami i tak dalej. I kogo nie powinno to dzielić. Bo to nie jest wyraz naszego lenistwa, absolutnie nie, czy cwaniactwa. Dziękuję bardzo. Czyli będziemy w dniu sesji. Sesja jest zarówno wyjątkiem, to my o 8 się spotkamy. Do kudu pan przewodniczący fioryzuje. Słuchajcie, to robimy tak. Sesja jest na wtorek 17. No. To my sobie zrobimy przed sesją. O której godzinie jest sesja? 9. To sobie o 8 się. Nie, sala siódma, bo miejsce trzeba wskazać, że wiadomo. No bardzo spokojnie, bo to jest najpierw sobie zrobimy to tak, że w tym roku będziemy mądrzejsi. Sale wyjdzie, jak się to mówi. Sale życzę się uczy i nie głupi. A to też prawda. No to termin mamy ustalony, sprawa różnej, czy jest coś. Ma ktoś coś Proszę bardzo.